jeszcze pani Agnieszka Kłopotek jest z nami, radna sejmiku samorządowego. Ja nie jestem przewodnicząca, ty. Oj Boże! Tak krótko się znam, że jeszcze nie znam wszystkich funkcji. Gratuluję oczywiście. Nie znam, bo... zwykły radny to nie, ty jest też wiceprzewodniczący. Dobrze, jest z nami pani Kinga Jaje, bardzo serdecznie. Pan Jarosław Bruś. Będziemy oceniać wasze potrawy, czyli zupy, które dzisiaj mamy, pod względem smaku, wyglądu, serwowania, jak i staranności, jak są przygotowane, czyli pokrojone w środku wszystko przy te produkty, jakie tam się znajdują w tych zupach. Jeżeli chodzi o nagrody, no to wiadomo, nie? Jakie są? Co jeszcze więcej? Nie wiem. No będziemy starać się jak najdokładniej oceniać, także zobaczymy, co wyjdzie z tego. Powiem szczerze, że wszystko bardzo ładnie przygotowane, było ciężko oceniać, także mam nadzieję, że nie będzie się na nas jakoś tam gniewać, no ale musimy kogoś wybrać. Na pewno było bardzo, bardzo sprawiedliwie, bo nawet nie wiedzieliśmy, kogo oceniamy, bo były tylko numerki, ocenialiśmy numerki, także tutaj nie może na nich zaszło. Szałkowiska wzywają to. I teraz zacznijmy, żeby już nie było, bo wszyscy czekamy, zacznijmy od wyróżnionych, mamy wyróżnione trzy. Czyli pierwszy z wyróżnionych jest LKP Osie. Liga Kobiet Polskich. Bardzo pani prezes. Bardzo nam miło. Gratuluję serdecznie. Praca taki skrót nie wydałem. Dziękuję. Drugie wyróżnienie. Sołectwo Osie. Sołectwo Osie. Brawo dla pani. Trzecie wyróżnienie, panie wójcie, sołectwo Wałkowice. No proszę. Ale panie ale za jaką liczbę? Za, my teraz tu mamy, wie pani co, mówiliśmy numerami. Dobrze, i teraz słuchajcie, trzecie miejsce, sołectwo Jaszcz. Brawo. No co to znaczy dziadówka? Co? Tak się to nazywa po kociewsku. A co jest w środku? Marzanka, śmietana, warzywa. Drugie miejsce, sołectwo Brzeziny. Brzeziny. Gratuluję tym. Ja chciałam powiedzieć, że ja mam już piątkę, a ona po kociewsku jest kołysanka. Aaa, super! Tak, że ma w tej zupie, jak ona uspiła. Pierwsze miejsce. No i uspiła na to. Słuchajcie, teraz pierwsze miejsce,
gratulacje dla pierwszego miejsca. No już wy już na pewno wiecie, bo tylko jedno zostało. Koło Gospodyń Wiejskich Miedzno. Brawo. Właśnie nie wiedzieliśmy kogo nawet. No i co, ty zgratuluję, czyli przychodzę na obiad jutro wieczorem o 18. Oczywiście. Ma być ciepła zupa i coś konkretniejszego jeszcze. Dziękuję. Mam nadzieję, że was nie pomiją, więc zapraszamy do wspólnego stołu, na kawkę, jeszcze na herbatę.